Witaj w kolejnej części inspirujących przypowieści. Tym razem nieco inaczej i nieco głębiej. Odnośnie tego, co nas często więzi z przeszłości, a już dawno minęło. Byłem więzień nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Był w odwiedzinach u swojego przyjaciela, który również dzielił z nim te niedole. I zapytał go, czy przebaczyłeś nazistom. Ten odpowiedział tak. Ten zdziwiony powiedział, a ja nie, cały czas czuję wielką nienawiść do nich. Przyjaciel odpowiedział, w takim razie oni cały czas cię więżą. Oczywiście bardzo często jesteśmy też uwięzieni przez coś, co trzyma nas w naszej przeszłości. Nieudany związek, strata pracy, inne traumatyczne przeżycia, jak w przypadku właśnie tego obozu nazistów. Więc często w momencie, kiedy to już dawno minęło, wiele ludzi zostawiłoby to za sobą, nawet tak traumatyczne przeżycia, zaczynają, dają sobie szansę żyć, dają sobie szansę na to, żeby pójść krok do przodu. Niestety, wiele osób ma inne strategie radzenia sobie z tego typu rzeczami. Wiele bodźców przypomina im po prostu te traumatyczne przeżycia i automatycznie odtwarzają, przeżywają w swojej głowie raz za razem, tworząc taką pętlę, wzmacniając ją jeszcze bardziej. Więc zastanów się, gdzie w Twoim życiu są tego typu pętle, czego nie możesz odpuścić. I zastanów się, jak mógłbyś, bądź mogłabyś to zrobić. Zostawiam Cię z tą przypowieścią na nieco dłużej niż do kolejnego filmu. Mam nadzieję, że da Ci sporo do myślenia i sporo do przemyśleń. Do zobaczenia w następnej przypowieści. Heja! Sprawdź jakość naszych najnowszych produkcji, a wśród nich kurs poświęcony budowaniu wewnętrznej i zewnętrznej pewności siebie. Konkretne techniki, metody i strategie pozwalające wykształcić pewność siebie, która przyda Ci się również w czasie wystąpień publicznych. Kursu, w którym nauczysz się występować przed kamerami, przed małymi i dużymi grupami osób, przekazując swoje idee i poglądy. A może zainteresuje Cię profesjonalna obsługa klienta? Sytuacje trudne z konsumentami, w jaki sposób więcej sprzedawać, jak profesjonalnie obsługiwać klienta. A wkrótce już nasza najnowsza produkcja e-learning, rób to co kochasz i pracuj kiedy śpisz. Kurs chyba najbardziej wyczekiwany. Szczegóły jak zawsze znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem www.nafnaf.pl. Szkolenia, consulting, eventy.